Przenosimy się do Adama Wajraka, dziennikarza. Dzień dobry. Działacza na rzecz ochrony przyrody. Dzień dobry, witam ciebie bardzo serdecznie. Jak rozumiem, gdzieś tam w okolicach Białowieży jesteś. W Teremiskach w Puszczy Białowieskiej. Jestem, wiesz, tutaj w domu, w naszej małej wiosce, która jest w sercu polskiej części Puszczy Białowieskiej. Czy Puszcza odżyła przez epidemię, czy wręcz przeciwnie? To znaczy Puszcza odżyła głównie dzięki temu, że Puszcza odżyła dzięki bardzo dzielnym działaczom ochrony przyrody, aktywistom i aktywistkom, no i dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiemu, który po prostu zakazał tu cięć, bo myślę, że to nie jest problem, że ludzie sobie chodzą po puszczy, że ludzie obserwują tutaj cokolwiek, tylko problem to jest to, że chodzą po puszczy ludzie z piłą albo ze sztucerem. No więc tak jakby sam człowiek nie jest problemem dla przyrody. Problemem jest to, co ten człowiek robi. Jeżeli my tniemy albo strzelamy do zwierząt, no to wtedy zaczynamy być problemem dla nich. Natomiast tak sam w sobie nie. Ta pandemia była za krótka, za mało, można powiedzieć, to jest przykre, co powiem, ale za mało radykalna, żeby cokolwiek przyroda odczuła. Więc to nie jest tak, że raptem tutaj rozkwitła przyroda. Ona owszem rozkwitła, ale z innego powodu. Tak jak mówię, rozkwitła dzięki wyrokowi Trybunału w Strasburgu. Czy często w tym roku, ponieważ w te wakacje były jak na polskie standardy ostatnich lat całkiem deszczowe, czy często musisz odpowiadać na pytania albo zarzuty, że tutaj jaka ochrona przyrody, jaka walka z ociepleniem i suszą, skoro pada deszcz i to dość mocno? Czy w tym roku było więcej tego typu oczywiście absurdalnych tez? No wiesz, to jest trochę tak, że wiesz, że jakby tego deszczu wciąż było mało, tej wody jest wciąż mało i to tutaj widać w Puszczy Białowieskiej. Las jest bardzo suchy. Ja mam taki indeks buta, którym sobie, wiesz, mierzę to, co się dzieje, i pomimo tych deszczów ja nie chodzę wciąż w kaloszach albo bardzo rzadko chodzę w kaloszach, a chodzę w takim buciku lekkim trekkingowym. Jak tu się sprowadziłem, to miałem dwa rodzaje butów do używania po lesie. But narciarski zimą i kalosz na resztę roku. W tej chwili kalosz jest używany dość rzadko, but narciarski prawie nigdy, więc nawet ta woda, jeżeli się pojawia w takich deszczach nawalnych, to my musimy wiedzieć, że te deszcze pojawiają się miejscowo, pojawiają się rzeczywiście gwałtownie, ale przez to też, jak zmieniliśmy ekosystemy, ta woda gwałtownie spływa, więc to nie jest żadna, wiesz, żadna, to znaczy to może naprawdę ktoś, kto nie ma o tym pojęcia, mówić, że to jest jakieś zaprzeczenie zmianom klimatu albo nawet zaprzeczeniu suszy, bo pomimo ta woda po prostu wpada i wypada, jest i za chwilę nie ma, więc jakby możemy mieć i nawalne, destrukcyjne deszcze i suszę jednocześnie. I tak naprawdę w wielu miejscach w Polsce to mamy, więc to jakby, to jest trochę tak, jak wiesz, nie wiem, no prawicowi publicyści, którzy widzą jeden śnieżny albo mroźny dzień zimą i krzyczą na cały internet, wiesz, gdzie jest wasze globalne ocieplenie, ha, 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 tutaj proszę bardzo, spadło trochę śniegu. Przy czym wiesz co, no, my też rozmawiamy trochę w absurdalnej sytuacji, bo ty jeździsz tym samochodem i to jest trochę tak, wiesz, jakbyśmy rozmawiali o prawach zwierząt jedząc foie gras trochę. Muszę tylko powiedzieć, że jest to samochód hybrydowy na usprawiedliwienie. No dobrze. Więc to zaznaczam. Choć wiem, że to nie, absolutnie nie rozgrzesza mnie w pełni w twoich oczach. Nie, no rozumiem, ja nie mam prawa jazdy, ale to tylko dlatego, że jestem leniem. Pytam, wiesz, pytam. To nie jest.
Pytam wiesz o epidemię, pytam o te właśnie takie różne absurdalne teorie, które się pojawiają, których ja mnóstwo w tym roku się naczytałem właśnie w związku z tymi ulewami, a nawet powodziami, że suszy nie ma. Oczywiście to wszystko jest absurdalne, ale jak obserwujesz tak z perspektywy trochę działań politycznych, czy ty widzisz to takie zagrożenie, bo mi się wydaje, że ze względu na epidemię i to, że teraz grozi nam wirus, koronawirus, ta ochrona środowiska schodzi gdzieś na plan dalszy i też politycy w ich agendzie ten temat, który nigdy nie był specjalnie popularny i nikt nie budował na tym swojej pozycji politycznej, ale teraz tym bardziej w ogóle gdzieś odchodzi i znika. Wiesz co, trochę masz rację, ja się trochę tego obawiałem, ale z jednej strony Unia Europejska bardzo mocno prze, czyli zachodnioeuropejscy politycy bardzo mocno prą do tak zwanego zielonego dealu, Green Dealu. W Polsce w wyborach prezydenckich ten temat stał się bardzo, bardzo ważny. On wjechał jakby do głównej agendy dość mocno i nawet prezydent Duda, który tam mówił o węglu na 200 lat, coś zaczął przebąkiwać. To rzeczywiście jest taka moja obawa, że na przykład po pandemii, po takim okresie postu przyjdzie okres po prostu rozbuchanej konsumpcji. Będzie teraz jedzmy, po prostu konsumujmy. I wiesz, jest jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast wielu tych światłych polityków, szczególnie zachodnioeuropejskich, rozpoznaje po prostu takie globalne zagrożenie. No i pandemia była globalnym zagrożeniem i ona nam trochę tłumaczy, trochę pokazuje, jakim zagrożeniem może być zmiana klimatyczna. Przy czym ja chcę powiedzieć, że tak jak z pandemią sobie możemy jakoś radzić, bo wymyślimy szczepionkę, mamy więcej lekarstw, respiratorów i tak dalej, możemy robić lockdowny, to jeżeli ta machina pod tytułem globalne ocieplenie się rozpędzi, ona się już bardzo rozpędza i tak naprawdę wiele tak zwanych sprzężeń zwrotnych, czyli rzeczy, na które już nie mamy absolutnie wpływu, narasta, to my nie możemy z tym nic zrobić, my z tym nic nie zrobimy, to znaczy nie da się z tym... Wali nam potężnie, już nam przywala i będzie bardzo, bardzo niesympatycznie. Nie wiem, czy to zniszczy nas jako gatunek, ale duża szansa, że zniszczy naszą cywilizację. To jest. Z prawami fizyki nie ma negocjacji po prostu, więc to będzie bardzo, bardzo dla nas bolesne i dużo zachodnich polityków to bardzo dobrze rozumie. Więc ja mam cały czas nadzieję, że to nie zostało nigdzie odłożone. Sprawy Green Dealu są nadal dyskutowane, są w agendzie. To jest nie tylko zmniejszenie emisji, ale bardzo silna ochrona przyrody. Oczywiście ta nasza prawica cała jest przerażona i mówi, że to głupota, że powinniśmy ciąć dalej lasy na przykład, ale to już coraz mniej ludzi ich słucha naprawdę. No dobrze, a ta propozycja, która się gdzieś tam pojawiła nie tak dawno, a propos, i to w ogóle wprowadzana przy okazji tarczy antykryzysowej, aby te przepisy dotyczące spalania drewna. No tak, to jest aberracja kompletna. Które wywołały... To jest, no właśnie, wiesz, no więc są wprowadzane jakieś... To jest absurdalny przepis, to znaczy z punktu widzenia przyrodniczego, im więcej martwego drewna w lesie, martwych drzew w lesie, tym lepiej. Z punktu widzenia ochrony klimatu, im dłużej węgiel jest związany w drewnie, tym lepiej. To znaczy spalanie tego drewna jest złe z punktu widzenia ochrony przyrody, ochrony klimatu, też z punktu widzenia ekonomicznego, bo najlepiej po prostu to drewno było, jeżeli już nie możemy go zostawić w lesie, taniej sprzedać przemysłowi zajmującego się drewnem, żeby on zrobił jakieś trwałe rzeczy z tego drewna, meble, nawet płytę wiórową, domy, cokolwiek. Tutaj
tutaj działa bardzo silny lobbying klasów państwowych, które nie chcą obniżać cen drewna z jednej strony. Z drugiej strony mają państwowe koncerny energetyczne, które mogą to drewno spalać. To jest kompletny absurd, bo ilość energii uzyskana z tego drewna w stosunku do ilości emisji węgla do atmosfery jest większa, ile jest mniejsza niż przy węglu kamiennym. Także my ten bilans energetyczny będziemy mieli gorszy, będziemy emitować więcej dwutlenku węgla. Niestety tu jest duży błąd Unii Europejskiej, która wciąż uznaje drewno energetyczne za odnawialne źródło energii. I ci nasi spryciarze się trochę wpasowują w tą bardzo dużą i poważną lukę. Ale to jest bardzo, bardzo zły pomysł. I co więcej, przy tym pomyśle też każdy się może dowiedzieć, skąd taka nagła chęć spalania tego drewna. Otóż lasy, które, tak zwane lasy, które posadziliśmy, którymi jest obsadzona cała Polska, no one się będą po prostu walić i rozwalać przy zmianach klimatycznych. I to też jest odpowiedź, co zostawić, co robić z lasami przy zmianach klimatycznych. I ja nawet tutaj w Puszczy, jeżeli widzę suszę, jeżeli widzę jakieś problemy związane z klimatem, to ta przyroda, bardzo bogata, bardzo naturalna, szybko zapełnia te luki. Ona jakoś sobie daje radę. Natomiast te wszystkie uprawy sosny, którymi pokryta jest cała Polska, no będą dawać sobie radę coraz gorzej. Mamy coraz więcej pożarów, mamy nowe owady, które tam wchodzą, których wcześniej u nas nie było albo nie było tak dużo, jak na przykład kornik ostrozębny. No i to wszystkie te uprawy, te jednolite, jednorodne, które bardzo dobrze sprawdzają się jako plantacje desek, to się wszystko będzie walić. I teraz mamy do wyboru albo dalej w to ingerować i pakować się w kolejne kłopoty, no albo jednak przynajmniej po części to zostawić w spokoju. No i niestety lasy państwowe nie chcą tego zostawić w spokoju. No bo chodzi oczywiście o pieniądze. Dzisiaj w radiu słyszałem, że jeśli będziemy wymieniać te kopciuchy, piece w takim tempie, jak to idzie do tej pory, to potrwa to 100 lat. Dość smutna informacja dzisiaj z rana taka. No wiesz, no to walka ze smogiem to jest trochę co innego niż walka ze zmianami klimatycznymi. Wymaga bardzo zdecydowanych działań. To znaczy też spójrzmy trochę na to, jak działają media, jak działają politycy na styku mediów. Przy COVID-zie umarło 2000 ofiar mamy COVID-u w tej chwili w Polsce, prawda? I mieliśmy lockdown, mamy zdecydowane działania, szukamy szczepionki i tak dalej, i tak dalej. Z powodu złego powietrza umiera rocznie w Polsce nawet 40 tysięcy ludzi, ale przywykliśmy do tego, niestety. I uważam, że to jest bardzo, bardzo złe i uważam, że polityk, który się na takie coś zgadza, nie podejmuje niezwykle zdecydowanych działań, no po prostu nie powinien nie być wybierany. No 40 tysięcy ludzi, no to jest średnie miasto. Średnie miasto ginie co roku. To jest coś niebywałego. My musimy z tym skończyć jak najszybciej i jak najszybciej te niskie emisje ograniczać. To tak samo dotyczy samochodów, bo duża część jest emisji z samochodów. Zresztą wiesz, z samochodami, jak już jeździmy, mamy masę problemów. To jest, wiesz, mikroplastik, który jest ze ścieranych opon, z którym nie wiadomo za bardzo, co zrobić. To są mikrocząsteczki z hamulców i tak dalej, i tak dalej. Także na następny program się umawiamy gdzieś na parkingu. No właśnie tak sobie pomyślałem, że już nie mogę zapraszać ciebie do Net Rano, bo dostanę pewnie po tym programie ostro po głowie od naszych widzów. Chciałbym jeszcze ciebie zapytać, pojawiły się doniesienia o ekspedycji naukowej, która dopłynęła sobie na biegun północny. Już tak, Polar Star. Tam podobno lodu specjalnie nie ma. To znaczy, wiesz, to dopłynął Polar Star. To kolejna bardzo zła wiadomość.
Znaczy to jest, to znaczy wiesz, no to jest takie miejsce, które ja kocham miłością jedyną, Arktykę. Uwielbiam jeździć w Arktykę, uwielbiam chodzić na nartach po paku lodowym. Przy czym Polar Stern, który dopłynął na biegun północny, to jest całkiem wysokiej klasy lodołamacz. Natomiast rok czy dwa lata wcześniej dopłynął statek, który nie był lodołamaczem. To był taki norweski Coast Guard, norweski statek Straży Przybrzeżnej. I to dla mnie było szokujące. Ten lód ginie w sensie po prostu super szybko. My właściwie na biegunie północnym już nie mamy lodu wieloletniego. Ten lód wieloletni jest gdzieś tam upchany po jakichś kątach arktycznych. Oczywiście zmniejsza się powierzchnia bardzo, ale tak jak mówię, nie tylko liczy się powierzchnia, ale jakość tego lodu. Właściwie Arktyka, cała Arktyka jest oparta na lodzie. To znaczy lód to jest jakby takie odwrócone dno, do tego się podczepia plankton roślinny, później plankton zwierzęcy i to całe, wszystko to bogactwo Arktyki, czyli ptaki, walenie, foki, niedźwiedzie polarne gdzieś tam na końcu, to co widzimy, to widzimy dzięki temu, że jest ten wielki pak lodowy, jakby kolejny kontynent i to się naprawdę sypie na naszych oczach. Ja ci powiem tylko, że w 96 roku z moim przyjacielem Wojtkiem Moskalem i Jackiem Jezierskim przeszliśmy przez wschodnie wybrzeże Spitsbergenu, szliśmy po lodzie, później weszliśmy w fiordzie Hornsund, czy tam gdzie jest polska stacja polarna i szliśmy na północ przez takie dwa fiordy, Van Mien i Van Koylen. I 3 lata temu byliśmy w tym fiordzie Van Mien. To po prostu różnica w pokryciu lodem była drastyczna. Tam była może 1/3, 1/4 tego, co widzieliśmy w tym 96 roku, kiedy francuski jacht, który w marcu, jeszcze w maju musiał się wykuwać dynamitem. Więc to się zmienia bardzo, bardzo szybko. Arktyka jest najszybciej nagrzewającym się regionem świata. To będzie miało konsekwencje dla nas. Nie tylko to, że niedźwiedzie polarne będą miały kłopoty. Nie tylko to, że alczyki będą miały kłopoty. Alczyki to są takie małe alki, śmieszne ptaki, troszkę z wyglądu jak pingwin wyglądające, ale to one są w ogóle niespokrewnione, które łapią tłusty plankton arktyczny, filtrując trochę tak jak wieloryby. I to wszystko znika, to znika na naszych oczach, ale w rejonie Arktyki kształtuje się całe układy pogodowe dla między innymi Europy. Więc jakby jeżeli tam będą coraz większe masy nagrzanej wody, no to będziemy mieli takie nieprzyjemne zdarzenia jak susze, jak wichury, jak huragany. Po prostu, a to już w tej chwili, to co się dzieje w Arktyce, to po prostu samo się kręci. Mamy takie tak zwane sprzężenie zwrotne, bo lodu jest mniej, przez co słońce nagrzewa coraz bardziej ciemną wodę, przez co woda jest cieplejsza, przez co lodu jest coraz mniej. I to po prostu wpadliśmy w taką spiralę, bardzo, bardzo niebezpieczną. I wiesz, ja jak jestem po prostu pełen obaw, co się stanie. I Polar Stern to jest jakby dość widoczne ostrzeżenie, ale wydaje mi się, że nawet nie najpoważniejsze. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Adam Wajdek, dziennikarz, działacz, aktywista walczący o ochronę przyrody. Wszystkiego dobrego. Zazdroszczę ci dnia w Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj już rano byłem, ale żubrów nie było. Już, umówimy się na rowerach. Ja wiem, tam koło ciebie jest taka duża łąka, gdzie wychodzą. Wiem. Ale dzisiaj czasami rano tam było. Nie było. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dnia. Może przyjdą się. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Hej.